Cześć kochani, słuchajcie, nie wiem co mi się stało z pierwszym kadrem do tego filmu, więc nagrywam teraz na szybko, z ręki, praktycznie podczas edytowania. Coś się w ogóle schrzanił plik, no ale trudno. Dziś mam dla Was film z testem dwóch maseczek peel-off z Bielendy. I to są maseczki, które możecie dostać w Rossmanie, w Naturze i tak dalej. I one są bardzo, bardzo tanie i właśnie chciałam z Wami je przetestować. Ja wcześniej, zanim zaczęłam robić ten film, miałam jedną taką maseczkę, ale zupełnie inny rodzaj, bo tam jest ich kilka. I wtedy jakoś tak ją zrobiłam, nawet nie pomyślałam o filmie. A teraz postanowiłam te dwie, które jeszcze mi zostały, czyli oczyszczającą i rewitalizującą, z Wami przetestować i pokazać Wam, czy się sprawdzają, czy nie. Także mam nadzieję, że taki film się Wam spodoba. Będą jeszcze dwa filmy z produktami do twarzy Bielendy. Będzie jeszcze jeden film z maseczkami, tymi takimi w płatach gotowych. I będzie też film z trzema krokami z Bielendy. Są takie zestawy, ale to potem Wam wszystko w kolejnych filmach opowiem. Teraz Was zapraszam na test dwóch maseczek. Zrobiłam mały błąd, nie wrzuciłam kotów w spokoju i właśnie nagrałam chyba z 15 minut bloopersów, jak mi kot przeszkadza, nie będzie widać na jednego. Także za ewentualne jakieś tutaj przeskoki, sorki, ale teraz już nie wyjdą. Wracając do tematu. Pierwszą, już jestem bez makijażu, pierwszą maseczką, jaką z Wami przetestuję, będzie ta turkusowa, czyli głęboko oczyszczająca maseczka. Ona ma tutaj ekstrakt z ananasa, funkcję kontroli sebum i z tyłu mamy napisane: innowacyjna, niezwykle skuteczna maseczka oczyszczająca do cery mieszanej, tłustej i trądzikowej, również wrażliwej. Profesjonalny preparat oparty na formule stosowanej w gabinetach kosmetycznych, nowatorski kosmetyk do zadań specjalnych, w szybki i wygodny sposób pozwala osiągnąć efekty porównywalne z zabiegiem resurfacingu i może stanowić alternatywę dla wizyt w salonach piękności. Żelowa konsystencja maseczki szybko wysycha na skórze, tworząc hydroplastyczną warstwę idealnie dopasowującą się do kształtu twarzy. No i dzięki działaniu peel-off skóra zostaje profesjonalnie głęboko oczyszczona, a pory mniej widoczne. Maseczka wchłania nadmiar sebum i usuwa martwe komórki na skórka. W rezultacie odnawia, odżywia i wygładza skórę, poprawia jej kondycję i nawilżenie. Nie gryź mnie kocie. Funkcja sebum control, ekstrakt z ananasa oraz technologia peel-off pozwalają na osiągnięcie spektakularnego rezultatu już po jednym zastosowaniu. Efekt: oczyszczona, świeża, gładka, pełna blasku cera, pory mniej widoczne. Tak mamy napisane z tyłu. Także zobaczymy, co z tego będzie. Ja już jedną taką maseczkę sobie zużyłam. Moja skóra dzisiaj naprawdę potrzebuje oczyszczenia, zresztą widać, jaka jest trochę przemęczona. I przejeżdżając palcami czuję, że zaczynają mi jakieś tam takie małe krosteczki się pojawiać, czyli potrzebujemy naprawdę oczyszczenia. Także sobie ją wypróbujemy i zobaczymy, co z tego będzie. Wiecie, jaki one mają minus? Bo już z jedną się męczyłam. One mają tutaj nacięcie z boku, żeby je, wiecie, rozerwać. Ale to nie działa. One są tak mocno zgrzane, te paczuszki, że tego nie idzie tak łatwo sobie otworzyć, więc polecam Wam mieć przygotowane nożyczki. Tylko uważajcie, bo to zaczyna od razu wypływać. Nie kicia. Muszę tu sobie to, co mi z palca. Wiecie, co zrobiłam też mądrego? Nie wzięłam lusterka. Wszystko przez te koty. No ale, na czuja. One są przezroczyste, te maseczki. I po prostu musimy je sobie wmasować. Zmyć palec, zanim mi się zrobi na palcu katastrofa. Dwie rzeczy. Po pierwsze, zaliczyłam właśnie No Mirror Peel Off Mask Challenge. Także koniecznie weźcie lusterko, bo podglądy ledwo stąd widzę. A po drugie, róbcie to w łazience nad zlewem, bo one
te paczuszki są tak wypełnione, że po otworzeniu to wszystko po prostu cieknie, więc mam całe spodnie, obie ręce, wszystko w maseczce. Moja własna wina, wcześniej robiłam w łazience i nie miałam takiej katastrofy. Także idę teraz odczekać. Mamy mieć tą maseczkę na twarzy 15 minut lub do całkowitego wyschnięcia. Ostatnio musiałam trzymać 20. Zobaczymy, ile dzisiaj mi wyjdzie. Oczywiście Wam powiem i przyjdę zdjąć przy Was. Świecę się po prostu niemiłosiernie, jakbym miała plastikową foliówkę na twarzy. I jak zresztą widzicie po moich ustach, jest dość ciężko mówić, bo to strasznie ściąga i unieruchamia. Ała. Więc ściągamy. Aha, trzymałam niecałe 20 minut, po około 15 wyschło, a się zagadałam z wrzutą na Facebooku, więc trzymałam prawie 20, ale to nic złego nam nie zrobi, parę minut różnicy. W lustrze wyglądam po prostu zabójczo. No to co? Ściągamy. Te maseczki mi się kojarzą z wężem i tym, jak węże z linieją. Te maseczki pięknie schodzą w jednym kawałku, jak to zrobimy powoli. Jedyne co, ja to robiłam na ślepo, w sensie nakładałam na ślepo, więc mam całe brwi tej maseczce i tutaj linię włosów. Tego unikajcie, bo to jest bardzo ciężko z włosów ściągnąć. Nie wyrywa to na szczęście brwi ani nic, tylko jest po prostu męczące, żeby z tych włosków z każdej strony to odkleić, ale to się tym zajmę za chwilę. Jeśli chodzi o buzię, ale mnie to denerwuje, że mam teraz wszędzie te syrki takie pozostałości. Jeśli chodzi o buzię, jest niewiarygodnie gładka, jest po prostu tak przyjemne uczucie i pory, powiem Wam, że ja mam bardzo duże, tutaj moje pory tutaj w tym miejscu są koszmarne i je naprawdę widać, natomiast to jest jedna z nielicznych maseczek, która praktycznie schowała mi pory kompletnie, mam gładką buzię, także działa pod tym względem i bardzo Wam mogę ją polecić. Skóra jest oczyszczona, jest przyjemna, bardzo delikatna w dotyku. No i główne zadanie tej maseczki to też właśnie zwężać nasze pory i to zdecydowanie robi. Także tą maseczkę Wam polecam, tylko nakładajcie z lusterkiem i w łazience, a nie nad spodniami i na czuja, bo potem trochę sprzątania z twarzy jest. Dziś zapraszam Was na drugą maseczkę Peel Off i to będzie maseczka głęboko nawilżająca, efekt rewitalizacji i wygładzenia. Z tyłu mamy napisane: innowacyjna, niezwykle skuteczna maseczka nawilżająca do każdego rodzaju cery, również wrażliwej. Profesjonalny preparat na formule stosowany w gabinetach kosmetycznych. Bardzo podobny opis do tej maseczki, tutaj też ją mam, tej maseczki oczyszczającej, którą przed chwilą Wam pokazywałam. Skóra zostaje profesjonalnie głęboko oczyszczona, martwe komórki na skórka usunięte, a pory mniej widoczne, a maseczka głęboko nawilża, rewitalizuje i wzmacnia skórę, poprawia jej kondycję oraz koloryt, opóźnia powstawanie zmarszczek, usuwa widoczne na twarzy ślady zmęczenia i stresu, przywracając skórze witalność i blask. Oczywiście to, czy opóźnia powstawanie zmarszczek i tak dalej, to jest coś, czego się przetestować nie da, bo trzeba by było tego używać i to jest coś, co bardzo trudno jest zmierzyć. Natomiast zobaczymy, jak sobie poradzi ze śladami zmęczenia i stresu, co się nadaje dzisiaj naprawdę bardzo na test, bo dzień w pracy miałam taki, że miałam ochotę już o 11 po prostu wyjść, nie wracać i przestać zajmować się IT, bo dzisiaj po prostu nic nie szło. Także sobie właśnie tą maseczkę przetestujemy. W każdym razie mamy tak samo jak w tamtej, mamy dwie maseczki, które mają perforację, możemy je sobie rozdzielić i skorzystam oczywiście dzisiaj tylko z jednej. Ale pięknie pachnie. O ja! Tamta tak nie pachniała. Ale ekstra pachnie. Tu nie ma napisane z czym.
Ale ekstra! Były takie słodycze kiedyś. Wiem. Jak to się nazywa? Byłam mała w przedszkolu i na początku podstawówki to babcia kupowała takie cukierki pudrowe w różnych kształtach i różnych kolorach. I to właśnie tak pachnie. Ale bomba! Znowu robię tylko patrząc w podgląd, bo nie mam na czym postawić tutaj lusterka. Człowiek się jednak wprawia, bo tym razem kapnęło mi tylko raz. Więc zostawiam teraz na 15 minut lub do wyschnięcia, tak jak tutaj producent zaleca. Powiem wam, że ta jest o wiele mniej taka sztywna i ściągająca niż ta oczyszczająca. Czyli jest jednak jakaś w nich różnica. Tu mi się trochę zaczęło odklejać, bo gadałam przez telefon. Więc upsik. W każdym razie nie ściąga aż tak bardzo i nie ma takiego... Nie daje takiego naprawdę uczucia plastikowej maski na twarzy, jak właśnie ta oczyszczająca. Oczyszczę sobie resztę już poza kadrem. Powiem wam, że patrząc na buzię, to nie widzę żadnej różnicy. Tak? Przy tamtej maseczce faktycznie były zmniejszone pory i było widać, że faktycznie coś na tej buzi było zrobione. Tak, jedyne co widzę, że ta maseczka mi zrobiła, to podrażniła skórę. Mam zaczerwienienie tutaj, tutaj, czyli tu, gdzie miałam nałożone. Nie wiem, czy tu w kamerze będzie widać, ale tutaj mam dwie małe zmiany, które są teraz bardzo czerwone. I mam... Tutaj czerwony, to widzę w podglądzie, że tego nie widać, ale ha, tutaj mam czerwone na kościach policzkowych, a to mi się nie zdarzy. Ja używam najróżniejszych maseczek i mnie nie podrażniają. Ta mnie podrażniła troszeczkę, więc nawet bardzo. Im dłużej jest od zdjęcia jej, tym mam coraz cieplejszą buzię i czerwoną. Nieprzyjemne jest to uczucie. Jeśli chodzi o te dwie maseczki, tą oczyszczającą będę z chęcią używać regularnie. Jak będę w Polsce, muszę sobie kupić zapas. Natomiast tej rewitalizującej raczej nie. Mam jeszcze jedną, więc... albo dwie chyba jeszcze. Więc jeszcze spróbuję. Zobaczymy, czy nadal będą mnie podrażniać. Aczkolwiek w tej chwili nie jestem ich fanem. Natomiast oczyszczająca maseczka... Jak najbardziej na plus, nawet piątkę z plusem, także tą oczyszczającą z czystym sumieniem mogę wam polecić. Mam nadzieję, że takie porównanie dwóch maseczek peel-off się wam podobało. Dajcie kciuki w górę, jeśli tak. I widzimy się w następnych filmach. Cześć!